Co robisz? Próbuję skonfigurować sprzęt do odbioru. Sąd meteorologiczny. No tak, skoro mnie słyszycie, to znaczy, że jak zwykle wziąłem sobie za dużo roboty na głowę i nawet nie miałem czasu komentować podczas kręcenia tego filmu. Po prostu cały czas zasuwałem i zajmowałem się kontrolowaniem i zbieraniem informacji od balona. A jak się puszcza amatorskie balony? No to zobaczmy w tym odcinku. Jak zwykle mam za mało na wszystko czasu. Jak zwykle. No co to za kata? Tu wystaje, tak? Co? Co tak wystaje tu? Tu? Tu. Gdzie wystaje? Nie, to jest zestaw czujników, a wystaje dlatego, że tu jest barometr termometr. Okej. Okay. No tak, to potrzebujecie na pewno butlę z gazem, parę osób do pomocy. A wszystko powinniście mieć przemyślane wcześniej, czy przemyślane w jaki sposób komunikować się z balonem, w jaki sposób go napompować, kto się tym zajmuje, kto zgłosi balon do lotu, kto rozłoży balon. Nie zapomnijcie o założeniu zabrania właśnie tego spadochronu. Na dole jest takie menu. I tu jest macie przykład, że organizatorzy napracowali się nad tym mnóstwo czasu, a osoby, które w zasadzie, dla których to było zrobione, poświęciły ten projektowe 2-3 godziny, bo myśmy po prostu nie przemyśleli, jak to trzeba zrobić. I myśmy się napracowali, a młodzież nie za dużo. Ale cóż, tak to bywa. No cóż, pompujemy balon. Oczywiście to pompowanie trzeba zacząć jakieś pół godziny wcześniej. Pół godziny wcześniej, bo inaczej możecie nie zdążyć. Musicie zadzwonić za chwilkę, zadzwonicie do tego, do zgłoszenia, trzeba złożyć zgłoszenie przed wypuszczeniem balonu do służb kontroli lotu. O, właśnie teraz tutaj Tomek bierze i dzwoni i zgłasza. Balonu meteorologicznego w Skierniewicach, właśnie wypuszczamy pierwszy balon. Do wysokości 30 tysięcy metrów. Tak, przed startem sprawdźcie, czy na wszystko działa, czy jest pełna telemetria. No, zawsze jeszcze jest chwilka na to, żeby jeszcze kogoś czegoś pouczyć. Na przykład, dlaczego latają balony. No. Tak więc wiemy już, dlaczego balony latają. No i w końcu mamy start. Przed startem warto sprawdzić, w którą stronę wieje wiatr, aby się nie zdziwić. No i tego dnia żeśmy puszczali dwa balony, więc widzicie drugi balon. Zwróćcie uwagę, że Tomek ma założone nauszniki, ochronniki słuchowe, które przed nim spadły, bo pompowanie jest bardzo, bardzo głośne. Oczywiście przed startem sprawdzenie, czy telemetria jest prawidłowo nadawana, czy wszystko działa dobrze, bo jak puścicie balon, nie ma szansy już na odzyskanie tego urządzenia. On po prostu poleci i tak jak działa, tak będzie działać. Trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej do Polskiej Agencji Żeglugi. No właśnie, Tomek mówi o tym zgłoszeniu. W momencie wypuszczania balonu po prostu trzeba jeszcze do nich zadzwonić, że w tym momencie go tam wypuszczamy. Więc przed chwilą tam zadzwoniłem i możemy teraz wypuszczać. Tak, też o tak myślę. A tutaj widać, Alicja córka się troszkę nudzi już. I start. I od tej chwili, jeśli coś pójdzie nie tak, to nie macie szansy na poprawkę. To uczy pokory. No a jak już puścicie balony, to czas je upolować. To nie ja szansę, to droga szansę. Pamiętajcie, żeby mieć oddzielnego kierowcę, oddzielną osobę, która będzie trakować balon i zajmować się właśnie elektroniką, zajmować się patrzeniem, gdzie coś dzieje. Dobrze mieć kilka internetów są. I zobaczcie, tutaj widać już, jak balon ląduje, żeśmy złapali sobie moment, kiedy ten balon tutaj spada. I to jest spadochron, który był widać, jak tutaj opada. No i jeszcze pozostaje tylko znaleźć go w polu. O, dobrze mieć sobą taką antenę kierunkową, żeby jeszcze namierzyć końcówkę, bo to czasami nie wiadomo do końca, gdzie się znajduje. Jak się zwłaszcza gdzieś schowa, to jest trudno, ale ten był dość łatwo zauważalny. Czerwony spadochron robi swoje. I tak całość wygląda.
I teraz wam powiem, że to jest drugi, któryśmy wypuścili i ponieważ on poleciał dalej, to żeśmy go łatwiej jakoś znaleźli, a pierwszy wylądował prawdopodobnie w takich stawach i nigdy żeśmy go nie znaleźli. Byliśmy w okolicy, spędziliśmy godzinę szukając go i nigdy się nie znalazł, czyli 50% sukcesu. Okej. Jeśli wam się podobało, poproszę łapkę w górę, jeśli wam się podobało, łapkę w dół i subskrybujcie ten kanał, bo nigdy nie wiecie, kiedy będzie następny odcinek. Trzymajcie się, hej, pozdrawiam wszystkich.